Cześć i czołem, dobry człowieku. Pewnie się zastanawiasz, co mam dzisiaj dla ciebie. Już wyjaśniam, z przyjemnością. Zaczniemy od tego, co się dzieje, kiedy osobie bezdomnej da się 7,5 tysiąca dolarów bez żadnych dodatkowych warunków, a później po 12 miesiącach zajrzy się co nowego, co z tego zostało, na co te pieniądze zostały wydane i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że moglibyście nie zgadnąć. Następnie pomówimy o początkach państwa duńskiego, o szczycie czasu wikingów. Mówimy IX, X wiek naszej ery, początki państwa polskiego też przy okazji zresztą, ale też państwa duńskiego. I występuje tam pewna postać. Tyra, matka Haralda Sinozębego. Kim ona była i skąd się o tym w ogóle dowiedzieć? Więc pogadamy o dawnych, dobrych czasach. A na końcu o tym, co w jelicie Trylobita. Mamy wieści z jelita Trylobita. Udało się znaleźć Trylobita, o takiego mniej więcej tej wielkości, z zachowanymi kawałkami jedzenia w układzie pokarmowym. I w końcu wiemy, co one jadły i jak jadły to, co jadły. Siadamy i czytamy. Zaczniemy od tego, jak pomagać finansowo osobom bezdomnym. Autorzy tego badania przeprowadzili eksperyment w Kanadzie, dając 7,5 tysiąca dolarów kanadyjskich 50 osobom bezdomnym i monitorując, jak uważnie to o tym za chwileczkę, przez 12 miesięcy, co się dzieje i jakie są tego skutki. Od razu, jakby żeby było jasne, o czym to badanie tak naprawdę jest. Ono jest o pewnej hipotezie. O pewnej hipotezie zdroworozsądkowej, ale też zakodowanej w polityce społecznej we wszystkich stronach świata. Cóż to za hipoteza? Hipoteza brzmi następująco. Jeśli damy osobom bezdomnym kasę dużą, naraz to ją przepiją. Nazywając rzecz po imieniu, oto tu dokładnie, przepiją / przećpają. Wydadzą na pierdoły. Oni tu wymieniają trzy rzeczy jako tak zwane wydatki pokusowe, oni to nazywają. Nazywają to dokładnie temptation goods, czyli dobra pokusowe. Wymieniają papierosy, alkohol i narkotyki. I oni piszą tak. Standardowy model wspierania finansowego osób bezdomnych, oczywiście poza znalezieniem pracy, bo to jest jakby zupełnie inna para kaloszy. Wielu z tych ludzi zresztą miało jakąś pracę. Chodzi o to, że daje się mało na krótką metę. Dniówkę, tygodniówkę. Dlaczego? No dlatego, że jest założenie, że jak dostaną dużo pieniędzy, to źle je wykorzystają. No to eksperyment. No i uwaga, na czym on dokładnie polegał? Mamy Kanadę, mamy Vancouver, 7,5 tysiąca dolarów przede wszystkim. Ile to jest pieniędzy? Zaskakująco mało. To jest zaskakująco mało pieniędzy. Można by to przeliczyć na złotówki i by wyszło bodajże około 30 tysięcy, bo dolar kanadyjski, tam gdzieś, no nieco mniej, ale dolar... Jak dolar amerykański, ale popatrzyłem, jakie są ceny w Kanadzie, średnie ceny, a Vancouver jest w ogóle drogie, więc to jest około 7,5 tysiąca złotych tak jakby. To jest zbliżone do tych wartości w złotówkach. Jak zobaczycie, ile kosztuje mleko, chleb, kawa, kiełbasa, jajka, benzyna, jakieś inne rzeczy w Kanadzie, oczywiście tam są te proporcje różne, ale z grubsza, plus minus, w dolarach mniej więcej tyle, co w złotówkach, więc nie myślimy o tym, że to było 30 tysięcy złotych. Myślimy o tym, że to było, nie wiem, 7, 10 tysięcy złotych plus minus. Strzelajcie, ile dokładniej. OK. Do badania wstępnie rozważono 732 osoby, które przebywają w 22 noclegowniach dla osób bezdomnych na obszarze Vancouver. Żeby się zakwalifikować, trzeba było spełnić pewne warunki. Bardzo ważna rzecz. Jakieś tam warunki typu, że trzeba być Kanadyjczykiem, trzeba być obywatelem Kanady lub mieć stałą rezydencję. Najważniejsze, alkohol i narkotyki ewentualnie tak, ale na niskim poziomie intensywności problemu, powiedzmy sobie. Oni tam jakoś to mierzą. Nieprzyjmowani byli alkoholicy i narkomani z bardzo poważnym problemem alkoholowym. Podobnie nie były przyjmowane osoby z zaburzeniami psychicznymi intensywnymi. Czyli te trzy warunki, alkohol, narkotyki i zaburzenia psychiczne, mogły występować i były tam osoby z tymi problemami, ale nie mogło to przekroczyć pewnego poziomu poważności tych problemów. Oni tam dokładnie podają taki indeks, nie będziemy w to wnikać. Dobra. No i co? Zaklasyfikowało się dalej 230 osób, z czego tam nie wszyscy wrócili do nich później po zagajeniu. Ostatecznie 115 osób się zakwalifikowało. 115, z czego 50 otrzymało kasę, 65 nie. No i co? Dajemy pieniądze. Jakie były warunki?
właśnie nie było warunków dotyczących sposobu wydawania tych pieniędzy. Jedyny warunek był taki, spotykajcie się z nami raz na miesiąc, krótko, pół godziny, 45 minut pogadać. Tam był taki coaching w tym wszystkim o celach życiowych, o wartościach, o tym, jak sobie życie zorganizować, rozmowy telefoniczne, częściej chyba raz na tydzień, ale oprócz tego nic. I co oni czego się oni chcieli dowiedzieć, autorzy tego badania? I tu muszę powiedzieć, czapki z głów, dlatego że oni szczerze przyznają, że to wszystko, czego się chcieli początkowo dowiedzieć, im nie wyszło. Prawie wszystko im nie wyszło. Tutaj taki nawias, jak działa współczesna porządna nauka, nauki społeczne. Jest zawsze pokusa w takich sytuacjach, że robimy badanie i sprawdzimy 30 rzeczy, wyjdą nam 3 z nich, więc napiszemy artykuł o tych 3 rzeczach i powiemy, wszystko co przewidzieliśmy nam wyszło, jesteśmy genialni. Stąd idea, która się nazywa pre-registering, czyli przedrejestrowanie badania. Oni, zanim to badanie wykonali, ogłosili je w internecie na takiej specjalnej stronie, która służy do prejestrowania badań i podali, co będą mierzyć. Dzięki temu wszystko jest otwarte, było wiadomo, co oni chcą zmierzyć, więc oni się nie mogą wykręcić z tego, że tego nie zmierzyli i wyszło, ale będę schowany za dżunglą, i wyszło im, że to, co oni chcieli początkowo sprawdzić, im nie wyszło. A co oni chcieli? Patrzcie, tabelka. To są te zmienne, które ich początkowo najbardziej interesowały. To są rzeczy typu kognitywne, funkcjonowanie, samodzielność, inteligencja płynna, subiektywne poczucie, samopoczucie, zadowolenie z życia, uczucia pozytywne. Ogólnie to nie wyszło. Czyli oni się zastanawiają, jak to jest możliwe, że to nie wyszło, ale porzucili jakby ten temat. Czyli osoby, które dostały pieniądze i nie dostały pieniędzy, nie różnią się znacząco po 12 miesiącach pod względem funkcjonowania poznawczego, samopoczucia i tak dalej. Okej, to co się zmieniło? Z wszystkiego, co w ogóle mierzyli, te rzeczy znaczące są na czarno. Wy to widzicie troszkę lepiej na tej wersji narzuconej. Tu mamy efekt zerowy, to jest ta pionowa linia przerywana, co wyszło mocno. Jest tak, no tutaj od razu dni spędzone w bezdomności, ale o tym za chwilę pomówimy. Natomiast tu wydatki. No wiadomo, mają więcej pieniędzy, dostali pieniądze do wydania, więc wzrosły wydatki. Ale na co? Całkowite od góry liczymy, ok. Food najbardziej wzrosło, ok, zrozumiałe, mogli sobie kupić więcej jedzenia. Co jest zaraz następne? Durable goods, czyli dobra trwałe. Bardzo ważna rzecz, dobra trwałe, czyli nie konsumpcyjne, tylko trwałe. Osobno są jeszcze ubrania, clothes, też trochę wzrosły, nie aż tak silnie. Dobra trwałe, meble, patelnia, kuchenka, rower, tego typu rzeczy. Zdecydowanie na to zostało więcej wydane. Rent, czyli czynsz, co znajduje od razu tutaj odpowiedź? Dni spędzone w bezdomności, jeśli dobrze pamiętam, to średnio na rok, czyli 365 dni, średnio 99 mniej dni spędzonych w bezdomności. 100 dni, słuchajcie, 7,5 tysiąca dolarów przełożyło się na średnio 100 dni mniej spędzonych w bezdomności. Można by to zacząć liczyć, czy stać aż było aż tak na czynsz, aż na tyle. Nie, to jest trochę inaczej. Oni to później zbadali. To są te pieniądze, które były potrzebne, żeby wejść w życie w swoim mieszkaniu. Kaucja. Pierwszy czynsz czasem tylko, ale kaucja 3-miesięczna albo 6-miesięczna, pierwszy czynsz. Jeżeli mieszkanie jest bardzo tanie, to często nic w nim nie ma. Czyli ci ludzie często już mieli na oku jakieś mieszkanie. To byli często ludzie, którzy mieli już jakieś pieniądze, jakoś sobie dorabiali, ale puste mieszkanie. No jak mieszkać w pustym mieszkaniu? Bez materaca, bez kuchenki, bez niczego. Te pieniądze zostały wydane na to, żeby wejść w tryb mieszkania. I potem jest już dużo, dużo, dużo łatwiej. No i rzecz, która, że tak powiem, najbardziej chyba wszystkich interesuje, temptation goods nie ma. Efekt ogólnie rzecz biorąc zbliżony do zera, czyli no, oni mówią, że nieistotne, czy nieistotne statystycznie, ale no praktycznie zero. Nawet gdybyśmy szukali, nie. I teraz uwaga. Ważna uwaga metodologiczna, która pewnie Was początkowo oburzy. Skąd oni wiedzą? Prawda? Dobre pytanie. Daliśmy ludziom 7,5 tysiąca, nie pytamy, nie patrzymy, nie kontrolujemy. Skąd wiemy, że nie zostało to wydane na alkohol, narkotyki i papierosy? I teraz spanikujecie, ale już Was zaraz uspokoję. Było to oparte wyłącznie na to, co oni sami powiedzieli. Na tym, co oni sami powiedzieli. Self-reports. Samoraportowanie. Okej.
Wiem, co teraz myślicie. Przecież mogą kłamać, tak? Mogli to przepić, a nikomu nic nie powiedzieć. Okej. Są dwa powody, dla których autorzy tego badania tak zrobili. To nie są głupi ludzie wbrew pozorom. Jakby ani uczestnicy tego badania, ani autorzy tego badania. Dwa powody. Pierwszy powód was jeszcze nie przekona, ale poczekajcie na drugi. Pierwszy powód, dla którego tak zrobili, był psychologiczny. Oni mówią tak. Cała idea naszego badania była taka, żeby pokazać, jak zachowują się ludzie, kiedy damy im wolność, damy im swobodę decydowania o sobie, podejmowania własnych decyzji. I jednym z celów tego badania było właśnie sprawdzenie tego, czyli nie w sytuacji, kiedy patrzymy im na ręce, kontrolujemy, mają przynieść każdy paragon, rozliczyć się z każdego dolara, bo to byłoby nieco inne badanie. Oni chcieli zbadać, jak się zachowują ludzie, kiedy po prostu damy im pieniądze. To jest bardzo ważne ze względu na planowanie przyszłej polityki społecznej, bo kontrolowanie tych pieniędzy jest trudne, jest skomplikowane, kosztuje. Kosztuje podatników zorganizowanie tego systemu tak, żeby każdy ten dolar śledzić. A oni mówią tak, zrobiliśmy najodważniejszą wersję. Daliśmy im pieniądze i im zaufaliśmy, bo to przy okazji jest prostsze i tańsze. No ale dobra, możecie dalej mówić. Mogli dalej, to pomijając już nawet to wszystko, fajnie, szczytny cel, a co jeżeli ługali jak psy? Oni piszą tak. Nie sprawdziliśmy na to, te pieniądze zostały wydane, ponieważ ktoś już to zrobił za nas. Ludzie bezdomni, którym dano jednorazowo większą sumę pieniędzy, nie przepijają jej. Przypis. Zajrzałem, co to za przypis. I słuchajcie, to był przypis do artykułu, meta-artykułu, meta-analizy tak jakby, chociaż, no, artykułu o innych artykułach, przeglądówki, w której zebrano wyniki 18 eksperymentów tego typu z całego świata. Europa, Afryka, Ameryka Łacińska, Azja, Ameryka, gdzie właśnie to zrobiono. Przy innej okazji zupełnie. Wręczono osobom bezdomnym jednorazowo większą sumę pieniędzy i śledzono, na co ona jest wydawana. I tam już wyszło, w 18 badaniach, że nie, że statystycznie rzecz biorąc nie ma takiego niebezpieczeństwa. Gdzieś to oczywiście to zjawisko występuje, ale to nie jest dominujące to, na co ludzie wydają pieniądze, jak im się da jednorazowo większą sumę pieniędzy. Więc oni mówią, nie sprawdzaliśmy tego, bo inni sprawdzili to już za nas. Zresztą wyniki niejako o tym świadczą, bo te, gdyby ci ludzie te wszystkie pieniądze przepili, czy też przećpali, mówiąc nieładnie, no to nie byłoby tego. Prawda? Nie byłoby tego. Nie byłoby tego. Durable goods. Bo to można sprawdzić. Na patelnię, kuchenkę, materac i tak dalej. Okej. I później oni jeszcze się upewnili, zrobili takie badanie, czy ludzie rzeczywiście tak sądzą i piszą, że tak, że z ich badania wynika, że to jest powszechny lęk. Że najpowszechniejszy lęk wśród ludzi, którzy się tym zajmują i wśród ludzi, którzy się tym nie zajmują, jak my, przeciętnego człowieka, główny lęk wynika z tego, ludzie się boją, że jeżeli jednorazowo damy ludziom bezdomnym większą sumę pieniędzy, to ją przefuldają na głupoty. Okazuje się, że badania tego nie potwierdzają. Drugi ciekawy wynik tego badania, to już tak na koniec, te sesje terapeutyczne nic nie robią, nie pomagają. Oni narzekali na te sesje terapeutyczne, ja to nazywam sesje coachingowe, bo to tak naprawdę nie była terapia, tylko to był coaching, te spotkania, o których mówiłem. A tutaj te cztery grupy ludzi, znaczy zostały utworzone cztery grupy ludzi, bo były tak, ludzie, którzy nie dostali pieniędzy i dostali pieniądze, tak? Mówiłem, 50 osób dostało pieniądze, 65 nie dostało pieniędzy, ale w każdej z tych grup mamy jeszcze bez coachingu, bez coachingu z coachingiem. Czyli mamy bez kasy, bez coachingu, bez kasy z coachingiem, z kasą bez coachingu, z kasą i z coachingiem. Coaching nikomu nie pomógł. Nie pomógł ani tym, ani tym. On nic nie zrobił. Nic nie zrobił. Oni narzekali na niego. My nie potrzebujemy tego, żeby ktoś z nami siedział raz na miesiąc i z nami rozmawiał o naszych celach życiowych, o naszych marzeniach, o naszych aspiracjach, o tym, kim tak naprawdę jestem. Bo taka była treść tych sesji coachingowych. Oni potrzebowali praktycznych odpowiedzi na praktyczne pytania. Pomóżcie mi znaleźć tanie mieszkanie, pomóżcie mi znaleźć tani bilet po Vancouver, bo podobno są jakieś specjalne oferty, że jeżeli coś tam się zrobi, to można tanio albo za darmo jeździć, jeżeli na jakąś listę trafię, to jest trudne, skomplikowane, nie znam się, pomóż mi. Jak to zrobić, żeby opóźnić zapłacenie kaucji, bo nie mam jeszcze na kaucji, ale będę miał na kaucję, pomóżcie mi, znajdźcie mi prawnika. To są po prostu dorośli ludzie, którzy najwyraźniej potrafią sobie poradzić. Jeżeli oczywiście przejdą przez pewne początkowe sito, zakwalifikują się. No, ale taki wynik.
Czy to jest ostateczne? Czy to jest ostateczne zdanie nauki w sprawie tego, że trzeba dawać bezdomnym dużo pieniędzy? No nie. Natomiast to jeszcze na koniec powiem, opłaciło się finansowo, bo jeżeli porównamy, ile by zostało wydane przez państwo na te 99 nocy spełnionych w noclegowni, spędzonych w noclegowni, to wydalibyśmy na to więcej niż te 7,5 tysiąca dolarów. Średnio $777 na łebka zostało oszczędzone. Czyli patrzcie, daliśmy 7,5 tysiąca dolarów, oszczędziło nam to 99 nocy w noclegowni, które byłyby droższe niż te 7,5 tysiąca dolarów. Kosztowałoby to 8200, gdybyśmy chcieli ich przenocować w noclegowni. Czysty zysk. A następnie pomówimy o początkach państwa duńskiego, które zbiegły się zresztą w czasie z początkami państwa polskiego. To są w ogóle dosyć podobne historie, no bo tak, o co chodzi? Teza tego artykułu jest dosyć śmiała, taka mianowicie, że królowa Tyra, o której kim ona była, za chwileczkę o tym opowiem, Lady of Leadership, czyli taka no dama, liderka. W podsumowaniu ostatnie zdanie abstraktu brzmi: nasze wyniki sugerują, że Tyra odegrała kluczową rolę w wyłonieniu się państwa duńskiego. Czyli no, to jest troszeczkę tak, gdybyśmy to sobie mieli na warunki polskie przetłumaczyć. To są zresztą podobne czasy, patrzcie. Pierwszy koronowany król polski, Bolesław I, no to był pierwszy koronowany król i takim odpowiednikiem tego w rzeczywistości duńskiej byłby Harald Sinozęby. Harald Sinozęby, taki no pierwszy atestowany, poważny król Danii, zjednoczonej Danii. Zresztą to było tuż po chrzcie Danii. Czyli mamy bardzo podobną historię, tak jak był chrzest Polski, był też chrzest Danii w podobnym czasie, chrystianizacja się dzieje, no i mamy Bolesława I i taki, powiedzmy, jego odpowiednik duński Harald Sinozęby, teraz rodzice, prawda, jakby sprzed tego koronowania, no to mamy u nas jest Mieszko I i Dobrawa, zwana też Dąbrówką i tutaj mamy po stronie duńskiej Gorma, Gorm Stary i jego żona Tyra. Czyli Tyra to byłaby taka nasza Dobrawa, powiedzmy sobie. Więc ten artykuł w duńskiej wersji mówi, że tak jakby Dobrawa okazało się, że była wielką liderką, która współtworzyła państwo polskie. Okej. Okay. Nawiasik. Harald Sinozęby. Wiecie, jak jest po angielsku Sinozęby? Sinozęby po angielsku to Bluetooth. Bluetooth. Siny ząb. I to nie jest przypadek. Technologia Bluetooth. Nie wiem, czy to kiedyś zauważyliście. Zobaczcie sobie, jak wygląda na waszym smartfonie ikona technologii Bluetooth, to są runy. I to badanie będzie zresztą o runach. To jest tak naprawdę dwuruna, runa wiązana. To są inicjały Haralda Sinozębego. Haralda Bluetooth. HB. Bo w tym ich języku tam jakimś germańskim, no jednym z tych języków germańskich, to będzie też HB. Stąd nazwa. Autorzy technologii Bluetooth nazwali ją na cześć Haralda Sinozębego. Koniec ciekawostki. Ok. Więc sięgamy do korzeni technologii Bluetooth w tym oto badaniu. I teraz muszę wam od razu powiedzieć, że to badanie, opowiadam wam o nim, bo jest ciekawe i fajne badanie, natomiast te wnioski, sami zresztą zobaczycie, oj, to jest mocno nadmuchane badanie. Na czym polega jego logika? Autorzy tego badania skanowali kamienie runiczne. Na terenie całej Danii znajdują się kamienie runiczne z X wieku. Co to są te kamienie? To są, słuchajcie, takie oto, one wyglądają w ten sposób. To są takie kamienie. Takie różnej wielkości, większe, mniejsze. Kamień i na nim są wykute runy. To są zwykle krótkie inskrypcje. Tutaj mam o zapisy dla tych z was, którzy władają odpowiednim językiem. Nie wiem, jak się ten język technicznie nazywa. To jest jeden z języków germańskich z X wieku. Takim, jakim się posługiwano wówczas na terenie Danii. Tak to wygląda w naszej w transliteracji na nasz ten, to są tego typu zapisy. Co to są za... To nie są długie zapisy historyczne. To na zasadzie rzeźbiarz run Ravnunge Tue wykonał ten kopiec, bo to było na jakimś kopcu, ku czci Tyry, tak? Albo ku czci Wiborga. Albo zostało to wykonane na cześć Tyry, tak? Żony Gorma, która była ocaleniem Danii, bo tam są takie frazy standardowe wychwalające Tyrę. Wykonałem ten posąg, wykonałem ten monument i tak dalej, bla, bla, bla. Dobra, czyli mamy te słupy, te posągi, te kamienie runiczne. Co zostało wykonane w tym badaniu? Zostały one zeskanowane na skanerze 3D bardzo dokładnie, z wielką rozdzielczością. Z tak dużą rozdzielczością, że możliwe było bardzo dokładne
przeanalizowanie, jaki kształt mają te zagłębienia. Dlatego, że było to kute dłutem w kamieniu. Byli specjaliści od tego, do dzisiaj zresztą są tacy rekonstruktorzy, którzy zajmują się kuciem run w kamieniu. Jest na to cała technika skomplikowana. To zostało przeskanowane, żeby się dowiedzieć nieco więcej o tym, kto to mógł wykuć, jak dobrze się posługiwał dłutem. Słuchajcie, wszystkie te kamienie zostały bardzo dokładnie przeanalizowane. Zostały, słuchajcie, policzone rozmaite parametry tych zagłębień. To jest przekrój poprzeczny przez zagłębienie w jakiejś tam kresce tej runy. Różne parametry geometryczne i to jest to, i to, co oni zrobili. Czyli oni przeskanowali te runy bardzo dokładnie, żeby zobaczyć, kto je kuł. Na przykład można poznać podobno, czy to jest początkujący wykuwacz run w kamieniu, czy zaawansowany, czy rzemieślnik doświadczony. No więc zrobili i tutaj się zaczyna ściemnianie. Nazwijmy rzeczy po imieniu, słuchajcie, opowiedziałem już Wam 180 razy 3 artykuły naukowe, pozwólcie mi, że troszeczkę to ocenię. Rzadko oceniam, tu się zaczyna ściemnianie, bo tak, oni piszą tak. Wyszło nam z tego, że trzy takie bardzo ważne kamienie runiczne, gdzie pada imię Tyry, wykuł jakiś zaawansowany rzeźbiarz. Nie początkujący, tylko jakiś zaawansowany. Prawdopodobnie ten sam człowiek, który też wykuwał te najważniejsze kamienie runiczne dla władców. Więc mamy tutaj taki precedens, że na terenie Danii Tyra była wykuwana w równie ważnych kamieniach, co kamienie, na których był Harald Cinozęby albo Gorm. Co więcej, mamy ich dosyć dużo. Łącznie na wszystkich kamieniach, które zbadaliśmy, tam bodajże na 6 czy na 7 pojawia się imię Tyry. To jest bardzo dużo. To jest nawet więcej niż Gorm zresztą. Więc mamy dużo kamieni wykutych przez prawdziwego profesjonalistę na terenie całej Danii. I tyle. I to jest tyle, co oni mają. Więc cały artykuł, powiedzmy sobie, że to jest długość tego artykułu, więc to jest o tym, o skanowaniu, o tych parametrach, o tych ząbkach, o tym, jak to jest kuć runy. I na końcu jest jeden akapit, który głosi mniej więcej coś takiego. Więc biorąc pod uwagę to, że kamienie runiczne były demonstracją władzy, pochodzenia królewskiego, były świadectwem tego, że ktoś jest ważny dla państwa duńskiego, możemy przypuszczać, że Tyra też była bardzo ważna dla państwa duńskiego. Koniec. I tyle. A więc cała ta teza, która tutaj została postawiona i to, co obiega zresztą teraz świat, właściwie opiera się na tym, że było dużo dobrze wykutych kamieni runicznych z imieniem Tyry na terenie Danii w X wieku. Tyle. Więc dlaczego o tym mówię? Raz, że czasami też Wam opowiadam takie badania, które mają bardzo duże nadbudowanie, to napięcie rośnie, a potem jest tak? Samo skanowanie ciekawe. Natomiast to jest coś, o czym ja bardzo mało mówię. I znowu wybaczcie mi, że dzisiaj delikatnie powiem o takim aspekcie społeczno-politycznym. Jest gigantyczne parcie na to, żeby znajdować potężne kobiety w dziejach ludzkości. Jest na to naprawdę potężne parcie. Jest ono oczywiście w mediach, ale jest też w nauce. Jest takie coś, że i to ogłasza, to teraz obiega świat. I tak ten news obiega świat. Ja już go widziałem na wszystkich portalach naukowych. Królowa Tyra była współtwórczynią państwa duńskiego. To nie było tylko tak, że chłopy, że Harald Cinozęby, że Gorm Stary. Nie. Królowa Tyra. Patrzcie, badania naukowe pokazują, że była ważna dla powstania państwa duńskiego. No jest takie zapotrzebowanie najwyraźniej. I oni to zapotrzebowanie realizują. Natomiast moja odpowiedzialność jest troszeczkę taka, żeby Wam pokazać, na jakich podstawach jest ta teza stawiana. A na koniec wieści z Jelita Trylobita. To jest kolejne z tych badań, które chyba nie zmienią Waszego życia. Zmienią nieco badania nad historią stawonogów, ale pokazuję Wam, bo to jest po prostu ładne. To jest naprawdę ładne to, co oni zrobili. A co oni zrobili? Znaleźli trylobita, co samo w sobie nie jest jakimś wielkim dokonaniem. Mamy tych trylobitów mnóstwo. Jest 20 tysięcy opisanych gatunków trylobitów. To są miliony, miliony egzemplarzy z całego świata. Ten jest dosyć duży. To jest gdzieś taki mniej więcej trylobit. Kawał dziada. Dlaczego jest taki szczególny? Dlatego, że wyjątkowo dobrze zachowały się kawałki jedzenia, kawałki pożywienia w jego układzie pokarmowym. I przechowały się do naszych czasów 465 milionów lat i teraz wiemy, co ten trylobit zjadł tuż przed śmiercią. No to popatrzmy. I to, co Wam chciałem pokazać, to jest naprawdę pięknej jakości. Zobaczcie, jakie się fajne rzeczy robi. To jest trylobit.
ten pasek ma 1 centymetr, czyli to jest, słuchajcie, no to jest kilkucentymetrowy gdzieś taki trylobit. Zobaczcie, jak to jest szczegółowo zeskanowane. I to było skanowane metodą tomografii, czyli w próbce skalnej. Czyli prześwietlamy to, tak jak się prześwietla, tak, kość człowieka, tomografia komputerowa, mikrotomografia komputerowa, ale detale. Czyli to są kawałeczki jedzenia rozrzucone w jego układzie pokarmowym, one tu już zostały pokolorowane ze względu na to, do jakiego stworzenia należały. Czyli to są szkielety, to są kawałeczki szkieletów. Ten trylobit zażerał takie stworzenia jak małże, jak szkarłupnie, jak małżoraczki, to są takie skorupiaki małe, czyli on zażerał stworzenia oskorupiałe. Wciągał je, nadtrawiał i najwyraźniej przepuszczał, czyli już wiemy, jak się odżywiał. Ale jakość tego skanu, patrzcie, to jest powiększenie którychś z tych kawałków szkieletowych, bodajże szkarłupni. Ten pasek ma już teraz 1 mm, czyli to są, słuchajcie, detale wielkości ułamka milimetra, czyli całego tego biednego trylobita w 3D zeskanowaliśmy z tak fajną, dokładną rozdzielczością, że można zobaczyć, co to za stworzenie, które on zjadł, jak dobrze ta skorupka została rozdrobniona, czy została nadtrawiona. I po tym wszystkim oni piszą tak. Okej, wiemy, że tak. Zażerał, co się udało znaleźć. Głównie nieruchome stworzenia żyjące na dnie oceanu, czyli on nie polował raczej, tylko raczej już przechodził, jakieś małe stworzonka zajadał. Nie gryzł ich za dobrze, one nie są mocno rozdrobnione. I dodatkowa taka wiadomość, one nie zostały nadtrawione, a ponieważ to są skorupki wapienne, to wiemy, że w jelicie trylobita nie mogły panować warunki kwasowe, ponieważ gdyby miał kwaśno w żołądku czy tam w tym całym układzie pokarmowym, to by zostały nadtrawione, więc były neutralne, znaczy były obojętne warunki, przepraszam, lub zasadowe. To są takie, wydawałoby się, detale, ale tego nie było wiadomo. Wiecie, to jest takie fajne, że były miliony tych trylobitów, ale potrzeba było tego jednego, w którym zachowały się te malutkie kawałeczki szkieletu, żeby dało się coś wywnioskować o jego układzie pokarmowym. Co jadł, jak jadł i jak działał jego układ pokarmowy. I to wszystko udało się wydedukować z jednego pięknie zeskanowanego układu pokarmowego trylobita. Nie wiem czemu, ale strasznie mi się to podoba. Ładne to jest po prostu. Taka skorupa i pod spodem te małe kawałeczki jedzenia 465 milionów lat temu zjadł, przygniotło go, umarł i my dzisiaj to oglądamy, możemy śledzić do najdrobniejszego szczegółu, jakiego małża i jakiego małżoraczka zjadł. Tyle. Aha, na koniec, czekajcie, jeszcze się nie rozłączajcie. Ważna wiadomość, pytanie mam do Was. Jaka ważna rzecz będzie miała miejsce 12 listopada tego roku? Będzie pewna ważna rocznica. Zagadka. Odpowiadajcie w komentarzach. 12 listopada tego roku będzie pewna ważna rocznica. No, zgadujcie. Hej.